Witam was bardzo serdecznie, słuchajcie. Jestem przekonany, że uwiedziecie wszystkich, tak jak zwykle wam się to udawało. No, na pewno tak będzie, nie? Dziękuję. No nie dziękuję się. No. Dlaczego robisz to krakowianom i wybrałeś Szymborską, naszą świętość miejską, do jakiejś obscenicznej komedii? Nie, no, komedia nie będzie obsceniczna, chyba jednak, ale odpowiedź najkrótsza jest taka, że te postacie jakby lubię. Jeśli nie ma jakby nici sympatii w tej szyderze, którą się zamierza opracować, jeśli tam nie ma tej takiej cząstki miłości, to w ogóle nie ma o czym pisać. Raz poczęstowałam z ucistymi kurczaczkami z KFC Czesława Miłosza. Skłamałam, że własnej roboty. Uwierzył. Zresztą jakby wszystko. A powiedz, za co lubisz Jarosława Marię Rynkiewicza w takim razie? Za to, że jest, zdaje się, jedynym w Polsce twórcą prawicowym, z którym można dyskutować i którego można zrozumieć, który jest erudycyjny. Po jednej stronie Okrutka znajdował się Jerzy, a po drugiej stronie Okrutka wykopałem dołek. Ułożyłem je. Te paniki zasypałem gałązkami, a na gałązki położyłem delikatnie Gazeta Wyborcza. No bo ja kocham moją żonę i nie chciałbym, żeby ona mi tam wlazła. No. To są w ogóle trzy rodzaje humoru. Jeden humor, znaczy Wisława Szymborska to jest rodzaj takiego żartu suchara, czegoś takiego właśnie inteligenckiego, przeprowadzanego na swoich warunkach, czegoś, co się nie kłania publiczności, tak? I niekoniecznie musi być fajerwerkiem. Następnie mamy Jarosława Marka Rynkiewicza, który jest taką eksplozją. A już nieważne czego, to wszyscy zobaczą. I na koniec jest ta diwa, Hanka Bielicka, która jakby cokolwiek by nie zrobiła, nie może opuścić swojego wizerunku, jakby pozostanie w nim na zawsze. A co jest pod spodem, no to tego już nie wiemy. Śniło mi się kiedyś, że grałam główną rolę w sztuce Sary Kane Psychosis 4.48, prawda? Schodzę po prawach, kończę zrezygnowana i specjalka się pyta: Pani Haniu, co się stało? Dlaczego pani taka nie w sosie? Odpowiadam: no jak to, co się stało? No nie w sosie, bo nawijałam tekst przez 1,5 godziny i nikt się ani razu nie zaśmiał, prawda? No.